Ten odcinek rozpali Was do czerwoności i podpowie, jak i kiedy spędzić noc poślubną. Dziś porozmawiam z panią Joanną Kaszką, specjalistką do spraw kobiecej seksualności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy przede wszystkim o nocy poślubnej, bo to jest temat, który każdą pannę młodą bardzo interesuje. Mam nadzieję, że pana młodego też. Ojej, trzymamy za nich kciuki. Kiedyś było tak, że na tę noc poślubną pary bardzo wyczekiwały, bo to często był ich pierwszy raz. Teraz już tak chyba nie jest, ale czy nadal noc poślubna ma takie ogromne znaczenie? Seks na początku naszego związku ma ogromne znaczenie dla naszego małżeństwa, bo miłość to też jest seks. I teraz, jeżeli my zaraz na początku naszego małżeństwa będziemy dbać o tą sferę, będziemy troszczyć się nie tylko o życie rodzinne, towarzyskie, ale też o nasze życie seksualne, to ten seks będzie takim klejem, który nas będzie łączył w parę. Ja zawsze mówię, że seks łączy ludzi bardziej niż gar gorącej zupy na stole. Pamiętajmy o tym. Bo... O tym się czasami w takiej rutynie życia zapomina, prawda? Tak. Wydaje się, że ten seks, no po prostu już jesteśmy dorośli, mamy ślub, chcemy mieć dzieci, no to my już wiadomo, że sobie z seksem poradzimy. Hopsa na warsztat. Tak, tak, tak. I ciągle to samo, to samo, to samo. I nagle okazuje się, że to małżeństwo powoduje, że to nasze życie seksualne zaczyna pikować, ale niestety w dół. Więc kiedy planujemy wieczór panieński, czy wieczór kawalerski, ślub, wesele, zostawmy trochę tej dobrej energii, bo jednak zaczynamy razem coś nowego. Przecież ludzie biorą ślub po to, żeby im było ze sobą lepiej, a nie gorzej. I tej dobrej energii, która wiąże się z tym, że my zaczynamy coś nowego razem, zostawmy też na życie seksualne. Nie zamiatajmy tego seksu na podłogę. I nie bielizna tutaj jest kluczem. Oczywiście fajnie jest dobrze wyglądać, dbać o siebie, ale pamiętajmy, że seksualność to jest ciało i to są emocje. To wcale nie jest wygląd. Czyli ta noc poślubna tak naprawdę nie musi odbyć się od razu po weselu, kiedy para jest zmęczona i fizycznie, i psychicznie. Ja bym zachęcała do tego, żeby ją odłożyć, bo zmęczeni i napaleni to nie idzie ze sobą w parze. Można przygotować sobie specjalny termin, wyznaczyć sobie datę i wysłać zaproszenie. Na przykład zapraszam Cię na nasz pierwszy seks małżeński. Albo jeżeli nie pierwszy, bo może się okazać, że jednak po ślubie zaraz będziemy mieć tej energii i ten szybki numerek ku radości obu stron będzie. Ale możemy napisać zaproszenie na pierwszy wyjątkowo cudowny seks małżeński. Czyli chodzi tak naprawdę o to, żeby te ważne momenty w związku celebrować, tak? Tak, tak. Tak jak celebrujemy ślub, jak wesele, bo to są ważne momenty, tak celebrujmy ten seks małżeński. Zaczynamy coś nowego, tak? Coś, oby to było jak najwspanialsze. No dobrze, to jak możemy sobie pomóc? Co możemy zrobić, żeby ten seks nie był nudny, nie był od niechcenia, nie był w stanie zmęczenia i tak naprawdę był satysfakcjonujący dla obu stron? Po pierwsze, rozmawiajmy o tym. Bo to jest pierwsza podstawowa zasada. Jesteśmy w jednej drużynie i mamy ten sam cel, żeby żyć długo razem, żeby to nasze życie było dobre, a żeby seks nam sprzyjał, żeby budował naszą intymność. A może, żeby tego faceta nie przestraszyć, warto podchodzić do tych nowych rzeczy wspólnie? Nie rzucajmy go na głęboką wodę i powiedzmy, że właśnie myślimy, mamy taką fantazję, albo że byłoby wspaniale, że tak mamy taki cudowny seks i byłoby wspaniale spróbować, skoro tak dobrze nam idzie, spróbować jeszcze czegoś nowego. Używać tego pozytywnego języka, tak? Zresztą to jest zasada kanapki, którą jest powszechnie znana, czyli dobra wiadomość w środku, to, o czym, co chcemy przekazać i na koniec znowu dobra wiadomość, bo ty jesteś takim ogierem, bo ty jesteś taki seksowny, bo ty jesteś taki wspaniały, bo masz takiego cudownego penisa, że ja już się nie mogę doczekać, kiedy my spróbujemy jeszcze czegoś nowego w sypialni. Czy takim tematem trudnym do przejścia dla mężczyzn jest wibrator? Jeżeli mężczyzna ma kruche albo zbyt rozbuchane ego, to będzie postrzegał wibrator jako konkurencję, ale to jest taki stereotyp, bo z penisem i z wibratorem jest tak jak z chodzeniem i z bieganiem. To, że dzisiaj chodziłam,
nie oznacza, że nie wolno mi dzisiaj pobiec, prawda? To są zupełnie dwie różne sprawy, bo kobieca seksualność różni się od męskiej seksualności i marzy mi się, żeby właśnie w Polsce była taka większa otwartość mężczyzn na to, że kobiety mają prawo do swojej własnej fantazji. Ja uważam, że wibrator powinien być w każdej damskiej torebce, bo po prostu mały wibrator łechteczkowy sięga tam, gdzie penis nie sięga. Wszyscy są zadowoleni, bo wibrator to jest masażer. On nie służy do wyciskania orgazmów z opornych kobiet, tylko służy... To brzmi jak narzędzie tortur. O, bo niektórzy tak to postrzegają. Wycisnę ci orgazm, choćby nie wiem co. Albo niektórzy myślą, że to jest piekielna machina dla kobiet, które zeszły na złą drogę, tak? O, tak, niestety, niestety. No. Ja przyniosłam dzisiaj zestaw takich gadżetów i zabawek erotycznych, które moim zdaniem świetnie nadają się właśnie na takie dobre rozpoczęcie małżeńskiego życia seksualnego. Takie pierwsze gadżety, które powinny znaleźć się w domu. Tak, tak w takim gościnnym polskim domu. Gdzie gościmy orgazmy. To są takie, powiedziałabym, gadżety erotyczno-romantyczne. Czyli taki pierwszy krok w krainie zabawek erotycznych. Ja uważam, że takim podstawowym gadżetem, który powinien znaleźć się w każdej polskiej sypialni, to jest opaska na oczy. To jest w ogóle podstawa, bo to jest bardzo prosta zabawka i wiele par o niej słyszało i myślę, że to już trudno naprawdę powiedzieć, że opaska na oczy budzi jakiekolwiek kontrowersje. I co się dzieje? Kiedy jeden zmysł zostaje wyłączony, automatycznie pozostałe zmysły się wyostrzają, czyli w momencie, kiedy mamy oczy zasłonięte, możemy robić dokładnie to samo, co zawsze robiliśmy, ale zupełnie inaczej będziemy to odczuwać. Komplementy, sprośności, świntuszenie będziemy słyszeć wyraziście, będą bardziej do nas docierały. Aha. Dotyk. Wszystko, co będziemy robić z ciałem, w momencie, kiedy mamy oczy zasłonięte, będziemy odbierać dużo, dużo intensywniej. A do masażu takiego zmysłowego polecam tą fantastyczną świeczkę do masażu. Ona wygląda jak taka piękna, elegancka świeczka. Pięknie pachnie. Tak, to jest taki piękny migdałowy, ja uwielbiam ten zapach. Och. Od razu widzę, że się dobre rzeczy pani przypomniały. Kojarzy mi się z samymi dobrymi rzeczami. I kiedy zapalimy tę świeczkę, damy kilka minut, 4, 5, 6 minut, ona się zamienia w ciepły olejek i wystarczy zamieszać palcem, bo ta świeczka topi się w temperaturze ciała, więc nie bójmy się, że oparzymy drugą stronę. Dla pewności możemy jedną kroplę na swoją rękę wylać po to, żeby upewnić się, że to będzie przyjemne, a nie, że tam będzie jakieś takie za ciepło. I wtedy wlewamy to na ciało i to połączenie ciepła, bo to jest ciepłe, ciepła, zapachu i dotyku powoduje, że my możemy zrobić zmysłowy masaż bez jakichś specjalnych umiejętności. Skóra wtedy się pobudza, bo skóra jest jedną wielką sferą erogenną, ale trzeba jej dać czas, bo żeby ona się obudziła. Więc na przykład mamy te cudowne puszki do pieszczot, to też przychodzą osoby, mówią, o jaki fajny puszek, bak, bak, bak. Ja mówię, to nie miotła. Szczególnie sprawdza się do dopieszczania kobiecego biustu. Kiedy mężczyzna weźmie puszek tutaj do ręki i będzie delikatnie powoli pieścił piersi, to one się obudzą. A tu mamy coś o smaku truskawkowym. Farbka do malowania ciała, ale ja używam jej do zabawy w kleksy. Bo... Co to jest zabawa w kleksy? To jest bardzo prosta i bardzo przyjemna zabawa, która polega na tym, że właśnie zawiązujemy oczy drugiej osobie i mówimy jej, że my, jak ona nie widzi, umieszczamy sobie właśnie takie truskawkowe kleksy w pięciu miejscach na mapie ciała i ona nie widzi, tak? On nie widzi, bo ma oczy zasłonięte i teraz za pomocą tylko języka ma znaleźć te pięć schowanych w różnych zakamarkach naszego ciała kleksów. Ile to czasu musi zająć? Czy to są duże kleksy na pół kolana? Na pół nogi? Nie. Na całą nogę?
malutkie kleksy, bo to jest trochę słodkie. I pamiętajmy, aha, że właśnie na filmach porno często jest tak, że ludzie się smarują jakąś czekoladą, jakimiś słodyczami. W prawdziwym życiu to się nie sprawdza. Mhm. Niech te kleksy będą niewielkie, niech on więcej poszuka, nie róbmy wielkich, bo zaczniemy się lepić i to nie będzie przyjemne. Mhm. To ma być takie, żeby poczuć jego język w tych miejscach, w których do tej pory tego języka jeszcze nie było, a w których byśmy chciały. Ale od razu tutaj zaznaczę, żeby ominąć pochwę. Aha. Bo pochwa, do pochwy nie wkładamy niczego z cukrem. Mamy taki specjalny olejek do masażu połączony z lubrykantem, to się nazywa all over i to jest bezsmakowe i bezzapachowe. I tutaj możemy się masować i możemy również nawilżyć pochwę po to, żeby mieć po prostu większą przyjemność w czasie penetracji, bo nawilżona pochwa zawsze lepiej się czuje w czasie seksu. Czyli to są takie truskawkowe igraszki. Tak, ale jeżeli chodzi o truskawkowe igraszki, to jeszcze jedną moją ulubioną rzecz pokażę. Jedna igraszka, pokaż, to jest żel do zlizywania z penisa i zobacz, jaki on jest pyszny. Naprawdę. Ojeju. No cudowny. No, pyszny. Tak. Podobno. Na lody będę się kładła w domu, po prostu waniliowa z truskawką. Ale jak włożymy na zaprzyjaźnionego penica, jak to zliżemy ciepłym językiem, to myślę, że on już nigdy nie będzie miał nic przeciwko eksperymentom w sypialni. Ale zazwyczaj, my teraz rozmawiamy o ślubach, o weselach, zazwyczaj na początku małżeństwa ludzie mają bardzo dużo takiej dobrej energii, takiej wiary, że uda się, że będzie dobrze i dlatego super, żeby właśnie rozpoczynać dbanie o ten seks na samym początku, nie czekać, aż różne rzeczy się nałożą i to nasze życie seksualne gdzieś się rozjedzie, tylko od czasu do czasu robić sobie takie erotyczne wieczory. Czyli warto dbać, warto się starać, nic się samo za nas nie zrobi, musimy się do tego przyłożyć. Rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać, planować i mówić, nie bać się powiedzieć, podnieść tą przyłbicę, powiedzieć, seks też się dla mnie liczy. No dobrze, więc nie udawajmy, że tak nie jest. Jeżeli seks się dla Was liczy, to życzymy Wam powodzenia. Mam nadzieję, że zainspiruje Was to, co tutaj dzisiaj mogłyście zobaczyć. Życzymy Wam cudownych nocy poślubnej. Dużo radosnego, zabawnego, dobrego seksu. Wam i sobie życzymy. Tak jest. A jeżeli ten filmik Wam się podoba, to proszę lajkujcie, zostawiajcie seksy komentarze pod spodem, subskrybujcie i oczywiście naciskajcie dzwoneczek. Dziękuję bardzo, jest naprawdę super. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę. Ale to dzisiaj było gorąco. Pa! Tell me what you're gonna do now.